Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Czesław Czechiński, Eryk Czechu Czechowski. Dwie osobliwości, jedna postać. Czechu, to ja, witam i zapraszam was, moi drodzy, na odcinek z Goticzka 2 Nocy Kruka. A ile się z tą grą trzeba namęczyć? To samo co z jedynką, tragedia jest. No, obejrzmy sobie. Nie wiem, co to Jeden właśnie. człowiek odmienił los wielu setek, To powinny być takie podwójne dźwięki, bo coś mi ale śmierdzi. zapłacił za to wysoką O, to cenę. my. Ja tego nie widziałem, ja tego nie widziałem. Ja testowałem grę, ale oczywiście nie widziałem tego. I mam taką jakąś dziwną, żółtą ramkę wokół. Oczywiście kontynuujemy nasze wydarzenia z wcześniej, mianowicie pokonaliśmy tak zwanego śniącego. No i tutaj mamy oczywiście kontynuację, bariera padła. Ja nigdy się w tą fabułę za bardzo Gothica nie wczuwałem. Grałem dużo razy, w Gothica 2 to już grałem naprawdę masę razy i pamiętam te wszystkie questy na pamięć, mimo tak, że ostatni raz to pewnie grałem, nie wiem, 7-8 lat temu. Ale no, na tyle sporo razy grałem w Gothiczka, nawet była na tym kanale nagrany Gothic, teraz już nie zobaczycie, ale jak kiedyś widzieliście, to było. By to jest, ale nie nagrałem tego do końca i mam nadzieję, że nie wkurza was ten licznik FPS-ów z prawej strony, on tylko na chwilę, żebym, bo no nie jestem w stanie się go pozbyć. Nie wiem, no Gothic nie da się przechwytywać jako gry, Pokonał bo to nie śniącego działa. i A muszę zniszczył wiedzieć, ile będzie barierę. FPS-ów. A na Steamie Ale takie gdy mniejsze to innym nie działa. I więźniom co ja udało się pieprzyć? uciec, on pozostał pogrzebany pod ziemią. Ech. To ja wysłałem go do walki ze śniącym. To ja sprowadzę go teraz z powrotem. Jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje. Powrócił. On wrócił. To ja. Znaczy to my właściwie. Gothic 2, Noc Kruka. Nie wiem, co daje Noc Kruka właściwie. W sensie nigdy się nie zorientowałem, co daje ten dodatek. Ale nic, mam nadzieję jeszcze raz, że te FPS-ki was nie będą denerwować. Starałem się dać je. Tak, gdzie jest kamera Jesteś już, tutaj. a ja Ale straciłem się nie da. nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Ale jest gra cichutko. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Czekajcie, ja to oczywiście tutaj skorektuję i tylko mi myszkę musi gra oddać. Już podgłaśniam wszystko, wiadomo, pierwszy odcinek to jest zawsze taki odcinek do testowania, bo się może okazać różne rzeczy. Teraz powinno być w pytkę. Jakim nowym zagrożeniu mówisz? Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą prastare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew Katakumby. wstrząśnie ziemią. Tych nienawidzę najbardziej. No, będziemy walczyć w podziemiach o coś. Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Tych gagatków pamiętam. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. I wreszcie widać kasenki. Czechu, jak zrobi, to od razu wszystko Musisz działa. się z nimi Tylko wcześniej sprzymierzyć. nie działało. Tylko w ten sposób A teraz zdołamy działa. powstrzymać Beliara. Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został
wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy Śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie! I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? Tak. Nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik Oka Inosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce smug zła. Ale nie gadają dużo, a gdzie ja, gdzie mój gameplay, to jest mój odcinek. No, czym dokładnie jest Oko Inosa? Czym dokładnie jest Oko Inosa? To magiczny amulet. No ja tyle historii, tyle do powiedzenia mam, no. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. A czemu Xardas nie możesz ruszyć tak zwanej dupy i sam sobie tego ogarnąć? Bo twoim przeznaczeniem jest nosić ten amulet. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś Śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane mi jest posiadanie Oka Inosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko Inosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. Okej, jak dostać się do miasta? Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej 300, od drzwi mojej wieży. 30 razy miasto myślę. Miasto jest duże, z pewnością je zauważysz. 30, tylko 20 uważaj. Razy zaczynając. Droga do miejscu. Miasta najeżona jest niebezpieczeństwami, a ty nie jesteś tak no, silny po drodze jest jak kiedyś. Owca i wilk. Nie wiem, czy to jakieś sugestia. Potrzebuję broni. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne, należy do ciebie. Wyruszę w I drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia ma mnie za zmarłego. Tak? Nie pamiętam tak już. Może tak było, faktycznie. Pierwszy rozdział. Zagrożenie. Ała, moje uszy. Dobra. Co się dostawało za czytanie książek? A nic. Czytasz książki? Wymaga użycia mandzurki. No dobra. Dostałem jakieś peda albo coś? Chyba w Gothiku 3 się dostawało. No nic. Stara kamienna tablica to jest chyba jedna z bardziej przydatnych tu rzeczy. Oczywiście teraz tak, bo sprawa... Czym? Sprawa nie wygląda aż tak oczywiście, jak może to wyglądać... co ja pierdolę w ogóle za głupoty? Stop, bo ja dzisiaj mam bardzo zły dzień ogólnie. No, dobra. To tak. Też znowu jak zwykle nie nagrywałem trochę. Moi drodzy, gramy oczywiście na ustawieniach graficznych max, ale plus max, gramy na innym, to się nazywa Direct
DirectX. Chyba, co oznacza, że ta grafika jest jeszcze lepsza, bo to pozwala nam na takie ustawienia, jak mamy tutaj. O. No. Czyli wszystko na maksa. Proste. To widzicie w ogóle? Widzicie. Dobrze. Czyli gramy oczywiście na maksymalnych ustawieniach. Wiecie, że Gothic... Aha, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić. Wiecie, że Gothic 2 zużywa mi 100% karty graficznej na tych ustawieniach? Bez kitu. 97% karty graficznej na Gothicku. Powiem wam, ale jajce, 90 FPS to wam powiem, nie jest jakieś gigantycznie dużo. No ale oczywiście... No, powiem wam, ten Gothic wygląda jak... No, to jest mocny Gothic. To jest, powiem wam szczerze, mocny Gothic. Zaraz wam pokażę czemu, bo te ustawienia graficzne są naprawdę mocne i ten Gothic nie wygląda, kuźwa, tak źle. Naprawdę ten Gothic wygląda dobrze, zobaczcie. No. No, nie wygląda wam ładnie. Tam nawet widzimy jakąś flotę. Co tu się ma... The fuck? Czemu chłop mi zajebał kopa? Nie mam ani klucza, ani wytrychu. No to mamy problem, Bezi. Dobra, bo tutaj ogólnie sterowanie jest strasznie mniej drewniane niżej... O, czekajcie. Niżej w Gothicu 1, więc strasznie mi się teraz ciężko przyzwyczaić. Korinis to portowe miasto leżące na wyspie w pobliżu wybrzeży Królestwa Myrtany. Większość swej wątpliwej sławy wyspa zawdzięcza górniczej dolinie. No dobra, nie chce mi się tego czytać. Kto chce, to nie chce czyta. No nie będę tego przeglądać wszystkiego. Mam klucz. Mam nadzieję, że ten klucz jest do tego kufra. Bo ja dawno nie słyszałem słowa kufer. Światło, wytrychy, sztylet. Dobra. Tu wam... Co się dzieje? To wam powiem szczerze, że... Co? Halo, co się dzieje? Halo, 2 FPS-y, co jest? Co jest? To wam powiem szczerze... No, halo! Co się dzieje? Co jest? Halo! Nie no, byczku, nie rób mi tak, co się dzieje? Nie no, już wszystko się spierdoliło, dlaczego karta graficzna nagle se spada do 33%? Oddajcie mi kartę graficzną. Dobra, już się normuję. Dobra. Tutaj jest jeszcze kufer. Tutaj jest intuicyjnie, tutaj klikasz lewy przycisk myszy. I jest zajebiście. Dobra, pewnie shiftem przeciągasz wszystkie rzeczy. Tu bardzo intuicyjnie, jest bardzo intuicyjnie. Klikasz jeden przycisk, wszystko się podnosi, nie musisz skakać jak Davis. Zajebiście ogólnie. Na spację wyciągamy mieczyk. Dobra, wszystko już umiemy. Nasza misja, zapierdoli smoki na chillku. Nie no, jeszcze raz mi te FPS-y wpadną, to... W sumie za bardzo nic nie zrobię. Ja czasem lubię wyciągać ostatnie soki z karty graficznej, co nie jest najlepsze, bo się raz na jakiś czas wyłącza po prostu. Więc trzeba ustalić tą granicę mocy karty graficznej. Ja zawsze lubię na maksa. 2 FPS więcej, to zawsze 2 FPS więcej, tak? Proste, że tak. Dobra. No będę kontrolować, po to jest pierwszy odcinek, żeby się nauczyć. No i muszę się też rozgadać, więc musicie dać mi trochę chwil. I tyle, dobra. Wyruszamy w przygodę. No tyle razy, powiem wam szczerze, ile ja wychodziłem tutaj. Naprawdę, z tego Gothiczka to jest masa rzeczy. Masa razy. Także już... No nie podobają mi się te ściny, ni siusiu. Ni siusiu mi się nie podobają. Dobra. Poczekajcie chwilę. Ja to zaraz naprawię. No, pierwszy odcinek... Dajcie mi sekundę.
No, na szczęście ma taki przycisk jak przycisk zatrzymaj nagrywanie. To se klikłem. Pogchamp. Dobra. Gotyk. Oczywiście ja mam jakąś taką dziwną pomarańczową nasłonkę na tego gotika. Nie wiem jak to określić. Taką ramkę. Jak wiesz jak się tego pozbyć, to mi napisz w komentarzu, bo ja na przykład nie wiem, chociaż pewnie jak to napiszesz, to już skończę tą serię. Zapewne. Natomiast może być tak jednak, że się będę wyjątkowo lenił i jednak zdążę sobie chociaż na sam koniec naprawdę. A warto tu jest szukać, bo to są różne ciekawostki z tego co pamiętam. Ciemne grzyby, to nie wiem czy się opłaca. Patrzcie jak to wygląda, kurwa. Ty, to zajebiście to wygląda. Nie powiedz mi, że nie. No patrz na tą grafikę. Patrz co tu się dzieje, chłopie. 90 FPS-ów na Gothicu 2. Karta 6 GB. Pogchamp. Już się nauczyłem, bo Twitcha oglądam. Musiałem nadrobić trochę. O, zchodź tu! Kurwa, synie. A, dobra. Ty myślicie, że wilk zaatakuje owce? O. Myślicie, że opierdoli jej mięso? Ja niestety myślę, że to moje mięso. Zostaw, frajerze. Dobra, bije się nadal tak samo drewnianie jak kiedyś. Ale mu prawego, lewego mu tak wyciągnął, nie wiem czy widzieliście. Dobra. Spoko. A mam nadzieję, że jest jakiś skrót jak F5 do zapisywania, ale wolę teraz naprawdę nie klikać. Co tu się... No. Dobra. Tu są na pewno jakieś są ciekawostki ciekawe. Patrzcie jaka woda jest. Widzicie tą wodę? Jest bez podjazdu. Woda jest tak OP tutaj. Wiem, że jeszcze można prawy, lewy, prawy. Tak, taką serię sprzedajemy. Dobra. To jest fajne. To w sensie można już coś ugrać na sterowaniu. Patrzcie tą wodę. Gdzie? Odbicia tego, fuj, owego. Zajebiście. Cień za nami chodzi. Pojebane, nie? Powiem wam szczerze, że no ten gothic to wygląda lepiej. Gorzej rzadko się tak zdarza, bo zazwyczaj jak się pamięta gry sprzed kilku lat, to zazwyczaj te gry sprzed kilku lat wyglądają o wiele gorzej niż jej faktycznie zapamiętaliśmy, nie? Każdy praktycznie, o właśnie coś tu kojarzyłem, że coś tu było. Praktycznie każdy tak ma. No i oczywiście ja też tak mam. A tu proszę, słuchajcie, niespodzianka. A tu się okazuje, że ja gorzej zapamiętałem Gothica niż był, bo może faktycznie wyglądał gorzej na tych swoich podstawowych umiejętnościach. Natomiast no teraz wygląda naprawdę ładnie, już nie mówiąc o jakichś modach graficznych, które wszystko zmieniają. A owe na bank są, bo nawet zastanawiałem się, czy ich nie zainstalować, natomiast stwierdziłem, że no nie będę aż tak ingerował, na pewno kiedyś jeszcze sobie Gothica raz przejdziemy, za 5-10 lat i wtedy sobie zagramy oczywiście w goticzka z ustawieniami maksymalnymi i różnymi modami, co by było ciekawiej. Właściwie, kurde, bo ja tak też wziąłem i zaczynam nagrywać, a nawet nie wiem w jakim bitrate nagrywam, co jeżeli to bitrate, bo ja mogłem mieć ustawione 5000 bitrate, to poczekajcie chwilę znowu. Może mogę go zmienić. Nie no, wygląda na to, że wszystko git, tylko miałem ustawiony zmienny bitrate, co jest tragiczne, ale z czasem, z dnia na dzień człowiek się po prostu uczy, wiadomo. To jest normalne, natomiast no YouTube to nie wiem co on odpierdala, tak ścina jakość tych nagrań, że to jest tragedia wam powiem. Masakra, bo to co ja nagrywam to jest absolutnie nieodzorowane do tego jak to słuchajcie wygląda jak ja wrzucam na YouTube'a. Tragedia jest z tym bitrate'em. 25 tysięcy full moc. A tu trzeba chyba przerzucić się na nagrywanie 4K. No mam nadzieję, że sobie skołuję mocniejszy komputer. W ogóle takim moim chyba absolutnym marzeniem jest... Ojojoj. O
mnie dobrze. Chyba moim absolutnym takim ultimate marzeniem jest faktycznie dostarczać w najlepszej jakości, jakie jest możliwe na ustawieniach ultra gameplayów w postaci. Ty, a to nie jest nagle tak wszystko splaszczone? Mam takie wrażenie, że wszystko jest splaszczone w tej grze. Możemy sobie to ustawić, żeby nie było, więc to też ogarniemy. Żeby nagrywać najlepszej jakości 4K, słuchajcie, na najwyższych 60 FPS-ach gameplaye. No jest to oczywiście ciężkie z jednym komputerem. Powiem więcej. Nieomalże graniczy z cudem. Oczywiście do tego jest potrzebne. Tylko żeby nie paść i będzie gites. Frontalny atak, zajebiście. Widzę, żeby sobie tak usiąść, 4K, najlepsza jakość, full HD ustawienia. No, tak by było fajnie, mam nadzieję, że w przyszłości tak będzie, natomiast żeby do tego doszło, trzeba też od czegoś zacząć. I z każdym dniem sobie te gameplaye ulepszać. No Gothic mógłby być taką serią 4K, natomiast mam fatalny internet, jest tragedia. Ja nawet nie jestem w stanie oglądać tych filmów Full HD, co przesyłam, nie? Są dobre, więc powiem wam szczerze, że na razie to może nie jest najlepszy pomysł, by tak robić. Natomiast mam nadzieję, że niedługo przyjdzie taki moment i nagram swój pierwszy gameplay w 4K. Taki jest plan. Ahaha. Bo to jednak przynajmniej 4K to już jest taki standard. Pytanie też, czy na przykład w przyszłości to znowu nie wyjdzie 8K, 16K. Bo to tak. No kiedyś HD było zajebiście. Jaka jakość, nie, chłopie. A teraz już jest HD, to już jest tragedia. Nie znajdę. Mam więc. Czy cały. O kurde, ile wsiana ty, a jak się przenosi jakby. Przytrzymać? Bo tak. Więc mam nadzieję, że jak już 4K nagram na przykład tego, to zostanie na kilka lat super jakością. A nie tak, że za kilka lat już te gameplaye będą jakieś jak gówno wyglądać. Bo jak tego oglądam wszystkich, to już w ogóle te Full HD to już powoli zaczyna. No nie wyglądać najlepiej. To mnie wkurza, bo nagrywam Full HD. Ale mam nadzieję, że taki goticzek pytkę będzie. O, ustawienie oczywiście maksymalne, nagrywanie maksymalne. O kurde, z pełzaczem? Myślicie, że sobie no kurwa, z dwoma na pewno sobie nie poradzę pełzaczami. W ogóle możecie się zastanawiać. O kurde! Ale się przestraszyłem. O, ty. A że pełzacze to takie boby są, to nie wiedziałem. Miałem punktów many zręczności? O, ale jajco. Czemu to się nazywa punkty trafień? Punkty trafień? To nie powinny być punkty życia? PZ? PT? Punkty trafień, ciekawe. Możecie się zastanawiać, skąd ja wiedziałem w ogóle, że tutaj istnieje takie wejście. To wam powiem szczerze, że nie wiem skąd. Nie wiem. Tak jakoś, nie wiem, nie? Nie wiem, czy kiedyś skądś widziałem, czy czytałem, nie wiem skąd wiedziałem, że tu jest wejście i taka jaskinia. Po prostu z doświadczenia, ale nie, tak szczerze to nie wiem, czy ja tu kiedyś byłem, czy jak nagrywałem poprzednie odcinki, to też tu zaglądałem. Nie pamiętam skąd ja do końca wiem, że tutaj jest takie wejście. Nie wiem, czy się opłaca te ciemne grzyby zbierać co chwilę. No nic, to idziemy dalej. O! A to ciekawe. No powiem wam szczerze, że takiego tutaj obrotu z prawej przejścia to nie wiedziałem. Czy my jesteśmy nad Xardasem? No na to wygląda, że my nad Xardasem. No dobra, to nie wiem, idziemy na dół czy coś, whatever. Zobaczymy, może to coś będzie ciekawego. Ale zobaczcie, jaka jest roślinność. 99% karty graficznej. Patrzcie to. Patrzcie, chłopy, co się dzieje. Ale z muzyczka jest fajna. Szczerze, dobra, to jest. Powiem wam szczerze, że pozbieraliśmy tyle tych rzeczy, że to jest po prostu dobry start. Nie wiem skąd ja wiem, że tu są rzeczy. Po prostu przeczuwam to, naprawdę. Nie sprawdzałem wcześniej, bo to tak ja tak nie lubię robić.
Tak na wyczucie. Ale kurde, to wygląda nieźle. Tylko mam wrażenie, że nasz protagonista jest delikatnie splassony. Może jakby tak zrobić, to by było lepiej, co? Co sądzicie? O kurde, zostaw mnie! Chamie. Było nie zadzierać z potężnym bezimiennym. A wydaje mi się, że teraz jest mniej splaszczony, co? W sensie nadal jest splaszczony, ale... Ty, to się zmieniło w ogóle? No zmieniło. Nadal wydaje mi się dość splaszczony. Ale pewnie jak o tym mówię, to tak się wydaje. No tak normalnie to... dobra, chyba jest gites. Zostawmy tak. Czy jest tu coś ciekawego oprócz pierdolu, który dostaniemy jak tam pójdziemy? I napotkamy się na jakieś wilka. No wydaje mi się, że nie do końca. Już nie ma nic ciekawego. Są wilki, ale to nie będziemy z nim walczyć, bo po co? O, ty, pomocy! Pomocy! Halo! Znowu jedna z tych cholernych bestii. Lester chuju jebany, pamiętam cię. Jedna bestia mniej. No i zajebiś. To naprawdę ty? Człowieku, jak się cieszę, że cię widzę. Zaznaczę, czy my się znamy, że czy coś my się przypomniał. Znamy? Halo? Jest tam kto? Nadstawiałem karku, żebyś mógł dostać ten swój dziwny kamień. Jesteś mi coś winny. To przynajmniej mógłbyś pamiętać. Pamiętasz chyba Diego, Miltena i Gorna? Nie wiem. Kto to? Diego, Milten. Ktoś może oglądać. Nie mów mi, że o wszystkim zapomniałeś. Kamienie ogniskujące? Troll? Kopiec rudy wodnych magów? Trolla nie pamiętam. Nic? A pamiętam, już nie wiem. Kiedyś sobie przypomnisz. Ja też potrzebowałem trochę czasu, żeby dojść do siebie. Co się stało? Co ci się stało? Po upadku śniącego całe bractwo wpadło w szał. Bez swojego pana nie wiedzieli, co mają robić dalej. A ty, co z tobą? Ze mną było podobnie. Miałem koszmary, nawet halucynacje. Ale gdy tylko jako tako doszedłem do siebie, dałem nogę. Raz wydawało mi się nawet, że widzę wielki cień rzucający się na grupę uciekinierów i spowijający ich w wielkiej chmurze ognia. Przez moment myślałem, że mam przed sobą smoka. Widziałeś coś jeszcze? Nie, na wszelki wypadek wziąłem nogi za pas. Zmierzam do Corinis. Co wiesz o tym mieście? Corinis? Miasto jak miasto, tyle że portowe, nic specjalnego. No, czemu pytasz? Muszę się skontaktować z paladynami, którzy podobno tam przebywają. Czyżby niesamowite? Tak jakby ktoś taki był w stanie w ogóle dostać się do miasta, nie mówiąc już o spotkaniu z paladynami. Jakieś rady co do sposobu dostania się do miasta? Owszem. Jakiś czas temu pracowałem dla starego alchemika imieniem Konstantino. Ma pewne wpływy we władzach miejskich i nakazał strażnikom przepuszczać osoby, które chcą mu sprzedać rzadkie dzieła. Cała sprawa jest dość prosta. Nazbieraj okolicznego zielska i udaj, że pracujesz dla Konstantina. To powinno wystarczyć. Pilnuj tylko, żeby zielsko nie było całkowicie przypadkową kolekcją. Strażnicy nie są może zbyt mądrzy i nie znają się na alchemii, ale to, co przynosisz, musi dobrze wyglądać, inaczej cię nie przepuszczą. Powinno do tego wystarczyć 10 sztuk jednej rośliny. Dzięki za radę. Jak długo się tu ukrywasz? Nie wiem dokładnie. Może tydzień. Ale jest Lester, jeszcze coś. Coś ci się z głosem Kiedy stało. Tu przybyłem wieczorem, spojrzałem na szczyt tej góry i było tam tylko kilka drzew. Ale jak się obudziłem następnego dnia, stała tam wieża. Mógłbym przysiąc, że wcześniej jej nie było. Od tamtej pory nie ruszam się stąd na krok. Masz na myśli wieżę Xardasa? Wiedziałem, że jest potężny, ale stworzyć magicznie taką wieżę? Xardas, ten nekromanta? To on mieszka w tej wieży? Nie wiem, czy mi się to podoba. Spokojnie. To on wyciągnął mnie ze świątyni śniącego. Jest po naszej stronie.
Musisz porozmawiać z Xardasem o tym cieniu. Tak powiedzieliśmy. To może być coś ważnego. Myślisz, że sobie tego nie ubzdurałem? Myślisz, że naprawdę widziałem... Smoka, tak. Znowu siedzisz w tym wszystkim po uszy, co? Może nie aż po uszy. W każdym razie jeszcze nie. Cóż, w porządku. Jeśli to takie ważne, pójdę z ale nim pogadać. Kamery mamy, ale jeszcze kurwa. Nie teraz. Najpierw muszę trochę odpocząć. Ciągle jestem wyczerpany po ucieczce z kolonii. Widzę, że znów coś kombinujesz. Spotkamy się u Xardasa. A nie, chodź. Co możesz mi powiedzieć o pobliskich terenach? Idąc w dół tamtej drogi, dojdziesz do farmy. Za nią leży miasto. A, no to wiem. Tylko uważaj na siebie. W pobliżu czają się groźniejsze rzeczy niż wilki i szczury. Jest tu sporo goblinów i bandytów. Dobra, dzięki. Dobra, czyli musimy mieć... Wiecie, nie znałem wcześniej tego protipa, nie będę ukrywać. Z tego względu, że... Premia do siły. Z tego względu, że ja zawsze wchodziłem tak, że wpierniczałem się do chłopa, pod chłopa tam tego i tam w sensie pod Korinic i tam chłop mówił, czy nie chce Miglejta, że odda Miglejta, jak mu tam... Oj! Ale, co jest? Lester! Ono tu! No i tak to wyglądało mniej więcej zawsze. Nawet nie wiedziałem, że można tymi ziołami, nie miałem pojęcia. No właśnie zgaduję, że trzeba pogadać z tym chłopem i on mi dopiero powie, że tak można zrobić. No, oj, manę to nie chcę. Kurde, już nie mamy... Czas trwania 15 sekund. No więc zawsze kupowałem tego Glejta za przysługę. A potem ten chłop mnie ścigał. Nie kupujcie Glejta, gracie w Gothica. No to chyba nie jest dobre, chociaż nie. O, skórzany mierzyk, ty. Co, ile pitosu? 25 złota. Dobra, idziemy już na górę, bo to jest 32 minuty. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz chyba w życiu 32 minuty. A ja jeszcze nie jestem w Korinis. Strasznie się opierdzielam, a po drodze jeszcze wiele atrakcji, także muszę znaleźć najpierw kurwa drogę na górę. Ale tu są gigantos grzybus. Skąd my przyszliśmy? Stąd chyba, co? Nie, chyba nie. O, żartowałem! Ej, zostaw mnie! Wyciągaj Bezi, wyciągaj miecz! 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 No debil. Dobra, ty, jak się dostać z powrotem? Gdzie była ta droga? Halo? O, tragedia jest, widzę. O, tu jest. Dobra, jest. No, nadal mam wrażenie, że nasza postać jest zbyt splaszczona, w sensie zbyt cienka. Jest taka... tą drugą stronę splaszczona, w sensie. No nic, dobra, to na górę idziemy, wracamy. Która jest minuta? 34, no to tak postaram się z godzinę, chociaż tak jak zawsze mówię, te pierwsze odcinki powinny być raczej krótsze, żeby zobaczyć jakieś, bo jakieś, jeżeli są jakieś błędy, no to potem ten błąd powtarza się przez 50 minut, a tak by się tylko 30 minut i następnym odcinku już byś naprawił, no ale to. Walniemy sobie długi odcinek, przyjemnie mi się gra w Gothiczka. Miałem ochotę sobie pograć w Gothiczkę. Właśnie mówię tak, w co by tu pograć? No to już wiem, w co będziemy grali. Tylko Gothic jest strasznie długą serią, nie będę ukrywać, bo ja sprawdziłem, no jest potwornie długaśny Gothic. No to jest 40 odcinków po godzinę, to jest 40-50 godzin.
No to jest giga dużo, no. Nie będę ukrywać. Chciałem krótszą serię, ale no nic, tak jak już odpaliłem Gothica, to powiem wam szczerze, nostalgia wróciła, no i no już musiałem. No, zobaczmy, kim ty jesteś, Cavalorn. Czy ja kojarzę Cavalorna? Cavalorn. Skądś kojarzę, ale to nie wiem, czy po prostu nie z Gothica 2, nie wiem, czy z Gothica 1. Nie mam pamięci do jakby imion i nazwisk, to ja nie wiem, jak się ja czasem, ja na przykład mówię, raz na jakiś czas mówię, ty, a jak ja się nazywam? Jakieś kłopoty? To jest ten poziom. Do diabła, nie wiem, gdzie się ukrywają. Zabijesz jednego, ale zaraz wracają. Chwila, ja ciebie znam. To ty ciągle żebrałeś u mnie ostrzały. Jeszcze tak, w Górniczej Dolinie. Wiem, który to. Ale kiknę, że nie przypominam sobie. Daj spokój. Nauczyłem cię ucznictwa i skradania się w mojej chatce niedaleko starego obozu. Opowiadałem tam chyba historię o tym, jak zalałem łazienkę poprzez spłukiwanie toalet. Nazywasz się Cavalorn, serdecznie tak? Polecam. A, nie zapomniałeś o mnie. Koniec końców obaj przeszliśmy przez tę przeklętą kolonię. Dokąd idziesz? Najebać smokom. Do miasta idę chyba. Do miasta. Ach, też do miasta. Miałbyś kłopoty ze strażą. Teraz, gdy aż roi się tu od bandytów, nie każdy może wejść do miasta. Kilka dni temu przechodził tędy jeden ze starych psioników z Górniczej Doliny. Mówił, że może wchodzić i wychodzić z Korinis, kiedy tylko chce. Poszedł do doliny pod tą dużą wieżą. Gdzieś w okolicy wodospadu musi być przejście. Może powinieneś z nim porozmawiać? Masz na sobie interesujący pancerz. Nie należysz już do cieni? Cieni? Od upadku bariery już nie istnieją. Gdy tylko mogliśmy opuścić Górniczą Dolinę, cienie. Nie było powodu, żeby tam dłużej zostawać. Teraz pracuję dla magów wody. Jestem członkiem wodnego kręgu. Okej. Co tu robisz? Utknąłem. Gdyby nie ci przeklęci bandyci, w ogóle by mnie tu nie było. Powiedz mi coś więcej o wodnym kręgu. Nie wolno mi o tym mówić. Mogę cię jedynie wysłać do Watrasa. On reprezentuje magów wody w Korinis. Najlepiej będzie, jak z nim porozmawiasz. Powiedz, że ja cię przysłałem. W ogóle teraz może trzeba znowu ci wybierać, do bo kręgu. Możemy, bo możemy bardzo iść potrzeba tak. Nam dobrych ludzi. Magowie ognia, jeden. Magowie wody, dwa. Czy ty i twoi ludzie paladyni, nie byliście czasem straż, przeciwnikami magów najemnicy. Wody? Szalona przeszłość jest już za nami. Nie ma już nowego wiem, ani starego obozu. Jest. A teraz, gdy nie ma już kolonii karnej, każdy odpowiada za siebie. Większość z nas, byłych więźniów, nie została uniewinniona. Magowie wody zdołali uzyskać dla mnie ułaskawienie i mogę teraz poruszać się swobodnie. Co porabiają teraz magowie wody? Mają wielki plan. Chodzi o niezbadaną część wyspy. Niezbadaną część? Gdzie ona jest? Nie mogę ci powiedzieć nic więcej. Porozmawiaj z Watrasem w Korinis. Dobra. O co chodzi z tymi bandytami? Przespałeś cały ostatni tydzień? Mówi o tych szczurach z kolonii karnej. Rozleźli się po całej okolicy. Łupią i mordują. Cieszę się, że darowali mi życie. Nie uważałem i dostałem w czaszkę. Nie wiem, jak mam teraz odzyskać swoje rzeczy. Zostałeś obrabowany przez bandytów? Ta. Ogłuszyli mnie i zostawili jako żarcie dla goblinów. To były piekielnie ważne rzeczy. List i cała moja gotówka. Muszę je odzyskać. Nie pójdę tam jednak bez wsparcia. Ta tchórzliwa hałastra bandytów. Poczekajcie. Muszę użyć mocy mózgu. Bo przed nami są ogólnie bandyci, tylko widzicie, ja mu z chęcią bym pomógł, tylko o wiele fajniej by było, jakbym zamiast mu pomagać, po prostu sam napierdolił tym bandytom i zgarnął jego siano. To już by było o wiele lepsze, jak dla mnie. No ale możemy sobie tutaj porozmawiać z bandytą. Hej, skąd się tu wziąłeś, co? Przybywam z gór. No właśnie, przybywasz z gór. To źle?
bardzo źle. Szukają cię. Cała zgraja naprawdę złych ludzi. Jest tu ktoś, z kim musisz natychmiast porozmawiać. Chodź za mną. Nie ufam. Może później. Może później. Nie będzie żadnego później, koleżko. O kurwa, jaki on ma damage. Dobra, damy sobie radę z nim. Tylko muszę się nauczyć znowu grać w tą grę. Trzeba blokować dużo. Zadam se radę. Czy nie wczytujemy, czy prowadzimy tutaj gameplay jakbyśmy bez wczytywania na przykład, tylko jak padniemy. Zawsze po... Oj. Dobra, ale zważywszy, że to bandyta, to on padł już? W sensie martwy jest, czy jak? Chyba martwy, co? Wygląda jakby był martwy. Pokaż co masz. Miecz, łuk... Co? Lis górniczy. Ale mieczem, to czemu walczył lagą? Ze sfrajery nie umie miecza używać, tak? 9 zręczności potrzebuję. Zręczność jest opa, pokaż tą lagę. O, lepsze jest laga. Co? Laga jest lepsza od miecza? Sztyletu właściwie. Dobra, o, łuk możemy używać, koks. Dobra, ryba. Punkty trafień. O. Dobra. On ma tam koleżką, więc idę im najebać też. Siema. Wyskakiwać, frajerzy, z siona. Mam nadzieję, że łuk jest nieco celniejszy, niżeli był w jedynce. Nie powinieneś tu przychodzić. Dajmy mu nauczkę. Ale już sprawnie zapisuję, co? I wczytuję. To mi trzeba przyznać ze wszystkich rzeczy. No co jest? Dobra. A! Zostaw mnie. Mam jeszcze lepszy pomysł niż miałem poprzednio. Nie, chodź, to teraz mnie dorwie. Nie, ale nie, ale my ewakuację robimy, tak. No dobra, to jest jakiś frajer. Chodź, rzecz. Gotika i tak jest kurwa głupi jak chuj, więc... Zrobimy taką. Chodź tu, pomóż mi. Kawalor! Chuju jebany, kawalor. Pomóż mi! Nie no, ej. Dobra, zajebiście, dobra, kawalor, jesteś szefem, tylko no, muszę go okraść szybciej niż on go okradnie, zajebiście. I tyle też mówię. Biedaku, kurde, ktoś dzwoni, poczekajcie. Dobra. Dzięki, kawalor, super, ja sobie zresztą poradzę. Oczywiście twoje siano ja wezmę. O nie, co ja klikłem. Dobra, nieważne. Oj, teraz mam jakiś developer preview i coś tam. O kurwa, klasycznie. Ale zwykle coś muszę zepsuć. No nic, co wam powiem, no. I tak, jakbym wam to pokazał, bo ja mam taką pomarańczową ramkę wokół tego gotika i nie mam zielonego pojęcia z jakiego.
Mogę mieć, ale dobra, to sobie naprawię później, bo to nie ma teraz. Dobra. A w ogóle mam wrażenie, że wyglądam tak bardzo pulchniutko na tych odcinkach. Super. Brago. No ci powiem. Słabe jak siebie, brago. Ale tutaj obraz kozacki. Harpia, dobra. Otwieramy kuferek i co tu mamy? Mamy strzały, mamy też pitos. Mamy jakiś łuk. Zajebiście. Wiecie co teraz jeszcze zrobimy? Teraz zrobimy fajną rzecz, przynajmniej według mnie. Mianowicie, pójdziemy do Kawalorna, powiemy mu: ty jak to chłopy, chyba ray tracing tutaj jest, co? Bez kitu. A powiemy Kawalornowi, że spoko, pomożemy mu z bandytami, wejdziemy, dostaniemy expa, siano od niego, coś takiego. Tak jest plan. Idziemy zrobić Kawalorna w tak zwanego wała. Kawalorn, Kawalorn! Chodź, idziemy najebać bandytom. Hej! Aha, bandyci już martwi? Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie, przecież wiesz, niczego nie pamiętasz, prawda? No nie, ale z resztości bym chciał. Chcę się czegoś opewnie. Co chcesz wiedzieć? Z resztości. Skradanie się? Skradanie też jest chyba OP. Łuk, nie. Kurde, myślałem, że masz zręczność. No nie wiem, dam, że bandyci już martwi, ale nie chcę pozbywać się, szczerze mówiąc, złoto z sakiewki, więc... Bandyci są już martwi. Przynajmniej mogę wykonać zadanie. I tak zmarnowałem już zbyt wiele czasu. Jakie zadanie? Muszę się dostać do miasta. Później... Ach, nie wiem tylko, jak mam zdążyć. A co ze mną? Czemu nie? Mógłbyś zanieść list do miasta. Quest. Dzięki temu będę miał czas, żeby pozbierać sprzęt. Jeden z tych bandytów powinien mieć list w kieszeni. Zanieś go do miasta i oddaj magowi kręgu wody, Watrasowi. Dobra. Znajdziesz go w świątyni Adanosa. Naucza tam całymi dniami. Spoko. Powiedz mu, że nie zdążyłem na czas. A gdyby cię zapytał, gdzie jestem, powiedz, że w drodze na miejsce spotkania. Dobrze? A jeszcze jedno. Kup sobie od jakiegoś wieśniaka porządne ubranie. Inaczej wezmą cię za bandytę. Masz. Tu jest parę monet. Potrzebuję lepszego sprzętu. Mogę ci dać nóż na wilki. Wystarczy? Tak, nóż będzie dobry. A co z leczeniem? Zostały mi dwie mikstury uzdrawiające. Chcesz? No bez nich sobie nie poradzę. Dobra, zajebiście. Sami najebaliśmy bandytom. Zabraliśmy list i pitos Kawalorna i on nam jeszcze dał pitos i jakiś miecz. No, czy może być lepiej? Nie wydaje mi się. Ale to... maczuga z kolcami jest OP, ty. 25. To jest jeszcze bardziej OP. Premia do broni jednoręcznej. To jest kozackie też. Dobra, ty. Ej, myślałem, że nóż na wilki będzie jakiś totalnie uses, natomiast okazuje się, że nóż na wilki to jest jakiś szef miecz, ty. Dobra. No to kozacko. Warto jest też sprawdzać te brzegi, bo tutaj są poukrywane różne zwłoki, które kulturalnie możemy zabrać, a po co im już? Proste. Dobra, to idziemy na farmę i tam zakończymy odcinek. Farma jest mniej więcej już tutaj. Zaraz za rogiem. Wydaje mi się, że fajnie się będzie szybko nauczyć. A w ogóle ty, bo tu statystyki jakoś można, nie? Tu mam obecne zadania i tu mam statystyki. Doświadczenie, następny poziom, punkty nauki. Dobra, to za dużo się nie zmieniło od poprzedniej tutaj wersji Gothica. Zobaczymy, ile zajebiemy wilkowi. Jakby nie robił ników. No, zbytkę. Ale on też trochę bije. Dobra, i ten... Problem z tym nożem na wilki jest taki, że ten nóż jest, no, taki mały. Ty, gdzie jestem?
Halo? O, to ja. Ale... Tu coś było. Chyba. No, jest tu roślina lecznicza, ona też się przynapa. W ogóle fajny ten protip, bo ja zawsze od tego chłopa, a potem ten chłop mnie ścigał zawsze i... Ale dalej to za bardzo nigdy nie doszedłem tam. W sensie do tego chłopa jak mnie ścigał i dalej to za bardzo nie wiem co się działo w fabułce. 30 razy grałem tą fabułkę. Ale zawsze kończyłem mniej więcej na tym samym momencie i nigdy nie dogrywałem tego do końca. Dobra, rośliny lecznicze sobie będziemy zbierać. Ziele lecznicze możemy sobie zjeść. Box. No i tam mamy chyba farmę, czy coś. No tu możemy okraść. O, jakaś woda, zupa, złoto, jabłko, niebieski bez, zupa rybna. Dobra, możemy się pomodlić, czy znowu nas pierdolnie piorun. Się pomodlić za... O, gdzieś po prostu pomodlić. No, dziękuję ci za modlitwę. Aha. Dobra. Zastąd iść. 51 minut odcinka, no szybko, bo tu jest jeszcze ten gagatek, który... Co jest? Którego spotkamy. Co to za agresywna muzyka? Dobra, nie chcę mi się nawet zabijać tych wilków, wiem, że tu chłop nam pomoże. Tych, kurczę, jak one się nazywały? Te muchy. Zapomniałem, jak nazywały się te muchy. Dobra, pomocy! Kurde, ta gra wygląda naprawdę nieźle, bez kitu. Ja coś się z chmurami... No pomóż mi, chamie! Już po tobie, bydlaku! Zajebiście. O! Zwój. Te zwoje chyba są sporo warte, ja trochę tych zwoi mam, nie będę ukrywać. Goblin. Ile mam zwoi? No, a ile są warte? 25, 30. Kurde, dużo mi się wydaje. W sensie już mam 100 golda. Chyba nigdy 150 golda mamy. Że nigdy takim hajsem w Gothiku nie operowałem. A co dopiero na sobie starcie. Kantal. Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta. Mam rację? Może. Wyglądasz na zbiega. Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta. Może nawet jesteś byłym skazańcem z kopalni. Nie. Nie obchodzi mnie, skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę. Co chcesz mi zaproponować? Z takim wyglądem strażnicy nigdy nie wpuszczą cię do miasta. Mogę ci pomóc dostać się do miasta. Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora. To Glade. Mając ten papier w kieszeni, możesz się pętać, gdzie ci się tam podoba, a strażnicy nie będą cię niepokoić. Zainteresowany? Co chcesz w zamian? Wiedziałem, że jesteś odpowiednim człowiekiem. Posłuchaj, dostaniesz ode mnie ten Glade. Tak po prostu? Jeśli jednak spotkamy się w mieście, to jesteś mi winien przysługę. Umowa stoi? Gilda złodziei. Nie. Nie, zatrzymaj sobie ten papier. Wygląda na to, że źle cię oceniłem, co? No dobra. Chcesz jeszcze czegoś? Może zainteresuje cię coś z moich towarów. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. A to ma te... No pałka, jakiś mieczyk. Nie, ogólnie to tragedia mi się wydaje. Ale możemy mu coś sprzedać. O. Czy chcemy taki amulet? Nie wiem, chcemy patelnię, bo to do mięska jest, żeby smażyć. Dobra, mianowicie tak, trzeba mu posprzedawać to gówno. Te sztylety są już, sprzedajemy. A on ma jakiś ograniczony budżet? Czy mogę każdemu wcisnąć? Może każdemu mogę. Krótki łuk. Sprzedajemy. To jest koks. Topór. Sprzedajemy. No to sprzedajemy. Te pałki też. Nie wiem, czy...
od różnych ludzi otrzymam różne rzeczy, czy jakoś tak? Możliwe. Tylko trochę... O, pas siły. No to nie wiedziałem, że posiadamy taki pasowy. Bryłka złota. No, no na razie... Ladyga bagiennego ziela. Co to jest? Dobra, na razie nie musimy niczego sprzedawać. Muszę iść. Jak? Chociaż tą patelnię to ja bym kupił, dawaj mi tu. Pokaż. Dawaj patelnię i moi drodzy, i tu będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam Muszę się podobał. Iść. Jak sobie chcesz. Jeżeli tak, to przypominam o łapkach w górę, o komentarzach oraz o subskrypcji tego kanału. I moi drodzy, widzimy się jutro o godzinie 16:15, bo se YouTube stwierdził, że o 16:00 nie możesz publikować filmów, musisz kurwa o 16:15, więc niestety, ale widzimy się o 16:15, bo tak. Do zobaczenia, miłego dnia, miłej nocy, trzymajcie się ciepło, cześć.